Właśnie wybuchła rewolucja francuska. Pewnej wilgotnej, wiosennej nocy 1791 roku banda rebeliantów plądrowała miasto Chalon. Trzech z nich postanowiło sprofanować 200-letni grób słynnego wizjonera Nostradamusa. Rabusie osłupieli. Mosiężna tabliczka na dłoniach zwłok wskazywała, że Nostradamus prawidłowo przewidział datę, kiedy jego grób zostanie naruszony. 225 lat po pogrzebie. Stara legenda głosiła, że kto napije się z czaszki proroka, uzyska wielką moc. Ale ostrzegała też, że ktokolwiek zbezcześci szczątki wielkiego zmarłego, wkrótce spadnie martwy. Przypadkowy strzał kogoś z tłumu i zabłąkana kula dokładnie spełniła legendarną przepowiednię. Kim był ten człowiek? Wróżbitą i prorokiem, który przepowiedział przyszłość na setki lat. Urodził się jako Michel de Notre Dame, ale świat poznał jego zlatynizowane nazwisko. Nostradamus. Ponad 400 lat temu pisał o podróżach powietrznych, łodziach podwodnych, zabójstwach królów i prezydentów rewolucji francuskiej, obu wojnach światowych, Hitlerze, Mussolinim i kryzysie naszych lat 90. Wszystkie te rzeczy zapewne nikomu się wówczas nie marzyły. Czy takie jasnowidzenie jest możliwe? A jeśli jest, to jak? Dziesiątki tysięcy naukowych testów na prekognicję, czyli umiejętności przewidywania zdarzeń, nie przyniosły naukowego potwierdzenia tego zjawiska. Jednak dowody wskazują, że fenomen jasnowidzenia istnieje od tysięcy lat. Tacy wielcy myśliciele jak Platon, Święty Augustyn, Kant, Spinoza, Newton czy Einstein nie mieli wątpliwości co do jasnowidzenia. 9 oddzieli się od ludzkiego stada, poza osąd i radę. Ich los rozstrzygnie się przy wyruszeniu. Niedojrzały owoc będzie źródłem wielkiego skandalu, wielkiej hańby dla wielkiego dokonania. Nostradamus dokładnie przepowiedział tragedię promkosmicznego Challenger. Napisał, że będzie to ognista śmierć w niebiańskiej eksplozji, która rzuci szczątki do oceanu. Nostradamus nazwał każdą z ksiąg centurią, gdyż przepowiednie zebrane w strofy były uporządkowane po 100. Każda strofa stanowiła przepowiednię jakiegoś zdarzenia w przyszłości, ukrytą wśród anagramów i błyskotliwych gier słownych. Istniało 10 centurii, a ich przerażająca dokładność przyciągała uwagę świata przez 4,5 stulecia. Od wczesnych lat młodości Nostradamus spisywał swoje wizje. Ale wówczas palono ludzi na stosie za mniejsze rzeczy. Tak więc zaczął mądrze ukrywać swoje przepowiednie pod postacią strof poetyckich. Pasjonowały go wszystkie nauki, ale medycyna była jego pierwszą miłością. Kiedy Francję nawiedziła przerażająca czarna śmierć, młody lekarz wiedział, że musi opuścić dom i rodzinę i nie dbając o własny los, poświęcić swoje umiejętności uzdrawiania w zwalczaniu epidemii. Mówiłem ci, nie puszczaj więcej krwi, ale tak się zawsze robi. Przez głupotę pozbawiasz go siły. Chcę, żebyś naciął dymienicę i założył okłady. To pogańska metoda Maurów. Nie dbam o to, skąd pochodzi. Skutkuje. Tym sposobem ocaliłem setki chorych. Chcesz, żebyśmy leczyli chrześcijan pogańską metodą? A co z ich duszami? Jesteśmy lekarzami. Ratujemy ich ciała. Duszę pozostawmy księżom. Przy jego wiedzy medycznej wierzę w to. Znajomość medycyny bliskowschodniej i wiedza o przyszłości pozwoliła mu na stosowanie nowoczesnych zasad higieny do zwalczania plagi swojego stulecia. Po 2 latach cudownego uzdrawiania młody lekarz był zapewne najsłynniejszą osobą w całej Francji. Ale jego triumfalny powrót do domu splótł się z niewiarygodną tragedią.
Jego cudowny dar zawiódł, nie przyniósł ostrzeżenia. Człowiek, który uratował tysiące przed dżumą, wrócił zbyt późno, by uratować własną rodzinę. Nowa żona i rodzina przyniosły mu ukojenie po tragedii i powrócił ponownie do pracy. Jego osobowość miała tak wiele twarzy. Był mistrzem astrologii, wróżbiarstwa, a wierzę też, że wysyłał swoje ciało astralne i rozmawiał na planie astralnym z ludźmi naszych czasów. Niełatwo pojąć słowa Nostradamusa. Ale czy jego przepowiednie o podróżach powietrznych, łodziach podwodnych, wojskach zmechanizowanych, powstaniu i upadku rządów to tylko szczęśliwy przypadek? Wydaje się, że Nostradamus z przykrością gmatwał brzmienie swoich przepowiedni. Po co to robi? W liście do swego synka sam daje odpowiedź. Mój synu, gdybym wyjawił to, co się zdarzy w przyszłości, władcy królestw, sekt, kościołów uznaliby, że niewiele ma to wspólnego z tym, co chcieliby usłyszeć. Po opublikowaniu pierwszych strof Nostradamus wzbudził poruszenie dworu. Królowa Katarzyna Medycejska była jedną z tych, którzy uwierzyli bez zastrzeżeń jego wróżbom. Wybaczcie, wasza miłość, ale widziałem przyszłość. Jesteście w wielkim niebezpieczeństwie. Nikt nie może przepowiedzieć przyszłości. Chyba że para się czarami. On ma dar. Proszę. Młody lew pokona starego orężnie w pojedynku. Choć będzie w złotej klatce, wypłyną mu oczy. Dwie rany zada jeden cios i umrze straszną śmiercią. Stary lew, to ty, czyż nie? Rzekłem prawdę, wasza wysokość. Musisz mi obiecać, że będziesz uważał. Obiecaj. Dosyć. Dla mojej małżonki zrobię, co zechcę. Ale nie będą mną rządzić te nonsensy. Nostradamus zapewnił królową, że można uniknąć spełnienia się przepowiedni, jeśli król dotrzyma słowa. Ale król Henryk zapomniał o swojej obietnicy 3 lata później, podczas ceremonii zaślubin jego siostry. Jak zwykle przy takiej okazji założył ozdobny pozłacany hełm, złotą klatkę. Kiedy wyzywał na pojedynek młodego hrabiego de Montgomery, ten pragnął uniknąć walki, jako że ponura przepowiednia Nostradamusa była powszechnie znana. Ale Henryk, który uwielbiał brutalny sport, nalegał. Młody lew pokona starego orężnie w pojedynku. Choć będzie w złotej klatce, wypłyną mu oczy. Dwie rany zada jeden cios i umrze straszną śmiercią. Kopia Montgomery'ego pękła na zbroi króla, zadając dwie rany jednym ciosem. Ostra drzazga przeszła przez przyłbicę i wbiła się w oko, wchodząc aż do mózgu. Henryk straszliwie cierpiał, nim po 10 dniach skonał. Straszna śmierć, co do joty, jak w przepowiedni. W nocy po śmierci króla rozwścieczony tłum wezwał inkwizytorów, by spalili Nostradamusa na stosie. Sprawdziło się, jak mądre było gmatwanie brzmienia proroctwa. Wrogowie Nostradamusa oskarżyli go o czary, ale nie mogąc zrozumieć jego strof, niczego nie udowodnili. Nostradamus często zadziwiał własną rodzinę, jak wtedy, gdy zatrzymał się na ulicy, by dać jałmużnę ubogiemu młodemu mnichowi. Ojcze, wyszliśmy na głupców. A to dlaczego? Ponieważ brat Peretti jest niskiego stanu. Niedawno opuścił ojcowski chleb. Mój synu, kiedy się zegniesz przed nim kolana, jako przed papieżem.
Chodźmy. Zmieszany syn miał doczekać potwierdzenia słów ojca 40 lat później. Cezar dożył dnia, kiedy brat Peretti, nisko urodzony świniopas, został papieżem Sykstusem V, 19 lat po śmierci Nostradamusa. W XVI wieku kataklizm rewolucji francuskiej, który miał nastąpić ponad 200 lat później, był poza wszelkimi wyobrażeniami. Jednak eksperci twierdzą, że Nostradamus pisał o tych przerażających czasach z niewątpliwą dokładnością. Nocą poprzez las w Ren dwoje będzie błądzić. Mnich w szarym habicie z Ren. Elekcyjny kapet wywoła burzę, pożar i krwawą szatkownicę. Mamy wspaniałą możliwość, by zbadać przepowiednie słowo po słowie. Ludwik XVI i jego żona Maria Antonina we dwoje uciekli z pałacu w Paryżu przez ukryte wyjście. Trasa ucieczki do Varennes biegła przez Las Rennes. Tam zgubili drogę, jak to przepowiedziano. Musieli pojechać objazdem. Król przebrał się w szarą pelerynę mnisią. A co jeszcze ciekawsze, Ludwik XVI nazywał się Capet. Był pierwszym elekcyjnym królem Francji. Tak jak mówi strofa wróżby. Był zarazem sprawcą i ofiarą burzy dziejowej. A nikt zapewne nie wątpi w to, że krwawa szatkownica oznacza gilotynę. Ludwik XVI i Maria Antonina zostali oboje ścięci za pomocą tego straszliwego urządzenia. Dla ludzi czasów Nostradamusa, na wieki przed tymi wypadkami, cała przepowiednia musiała brzmieć jak wierutna bzdura. Kto wtedy marzył o elekcji króla? Nie mówiąc już o pomyśle, żeby zgilotynować króla i królową. Wielu badaczy słów Nostradamusa zgadza się, że często dotykała go melancholia, zwłaszcza kiedy niepokoiły go wizje ukochanej Francji za 200 lat, pustoszonej przez okrutne i krwawe ambicje Napoleona Bonaparte. Cesarz, który urodzi się w pobliżu Włoch, władca, który będzie drogo kosztował swoje imperium, będzie się mówić, że tacy jak on są raczej rzeźnikami niż książętami. Napoleon nie urodził się w samej Francji, lecz na Korsyce, wyspie w pobliżu Włoch. Jego marzenia o podbojach niemal do cna wykrwawiły Francję, dosłownie i finansowo. A ludzie wokół niego przeklinali wojny i rzezie od cieśniny Dover po czubek włoskiego buta, od prastarych piasków Egiptu po żelazne wrota Moskwy. Z pewnością uważano go raczej za rzeźnika niż księcia. Badacze dzieł Nostradamusa twierdzą, że około 200 strof zamieszczonych w 5 centuriach odnosi się wyłącznie do Napoleona. Przepowiednie Nostradamusa nie są niczym innym jak wróżbami opartymi na ogólnych prawdopodobieństwach. Na przykład ktoś o imieniu Maria zostanie kiedyś królową Anglii. Właściwie to żadna wróżba. To tylko stwierdzenie oparte na ogólnym prawdopodobieństwie, które kiedyś, jestem przekonany, stanie się prawdą. Wróżbiarstwo, ogólniki, proste stwierdzenia o prawdopodobieństwie. Jednak wydaje się, że Nostradamus przepowiedział nazwiska z historii najnowszej z wielką trafnością. Rozważmy jego komentarz na temat wojny domowej w Hiszpanii z roku 1936. Z Kastylii Franco poprowadzi zgromadzenie. Ambasadorowie nie zgodzą się i spowodują schizmę. Eksperci wskazują, że Nostradamus dokładnie wskazał nazwisko generała Francisco Franco, który niespodziewanie został głową faszyzujących ruchów w Hiszpanii. I dokładnie tak, jak przewidział, mocarstwa światowe popadły w schizmę. Niemcy i Włochy poparły Franco. Francja, Anglia i Stany Zjednoczone powstrzymały się od uznania go, a Stalin otwarcie popierał przeciwników generała. Ludzie Riviery będą w tłumie. Wielkiego człowieka spotka odmowa dostępu do zatoki. Drugie nazwisko w tej strofie to Rivera. Primo de Rivera, dyktator Hiszpanii, był przed śmiercią mentorem Franco. Później rodzony syn Rivery i tłum jego zwolenników stali się najgorliwszymi zwolennikami generała Franco. Kiedy przebywał na wygnaniu, Franco zyskał komendę nad wojskiem w Maroku, ale hiszpańska flota została lojalna wobec Madrytu i skutecznie odcięła mu dostęp do baz w południowej Hiszpanii, blokując żeglugę w Zatoce Kadyksu, tak jak zapisał Nostradamus.
Nawet najbardziej zawzięci sceptycy pozostają pod wrażeniem tak dokładnego prorokowania nazwisk przez Nostradamusa. Większość znawców wskazuje, że Ludwig Pasteur, ojciec mikrobiologii, także został przez Nostradamusa wspomniany niemal 400 lat przed jego znakomitymi odkryciami medycznymi. Odnaleziono zaginioną rzecz. Pasteur będzie czczony niemal jak Bóg. Odkrycia Pasteura zakrawały na cud i zgodnie ze strofą był czczony niemal jak Bóg. Istniał nawet silny ruch wśród katolików dążący, aby uznano go za świętego i to jeszcze za życia. A to, kiedy księżyc zakończy wielki cykl. W roku 1885, kiedy Ludwig Pasteur został w końcu mianowany członkiem Akademii Francuskiej, miało miejsce całkowite zaćmienie księżyca, ale zostanie spotwarzony innymi plotkami. To również sprawdziło się niewiarygodnie dokładnie. Niektórzy z zawistnych kolegów Pasteura rozpuszczali plotki, że jego wielkie odkrycie jest w istocie dziełem innych. Te pogłoski zatruwały spokój Pasteura do końca życia. Powiada się, że Nostradamus nigdy nie był tak dokładny jak w swoich przepowiedniach na temat wojen, machin wojennych i zniszczeń. Ani tak zatrważająco ścisły jak przy wskazywaniu nazwisk demonicznych podżegaczy wojennych, na przykład Adolfa Hitlera. Być może najbardziej pamiętną częścią jego przepowiedni są te poświęcone Hitlerowi i II wojnie światowej. Jest 20 strof, niechybnie odnoszących się do Adolfa Hitlera. W trzech z nich wymieniono samo nazwisko Hitler. W najdalszej części Europy Zachodniej urodzi się w biednej rodzinie dziecko, które przyciągnie wielu swoimi oracjami. Jego sława będzie jeszcze większa w Królestwie Wschodu. Hitler urodził się w Alpach Austriackich, najdalszym zakątku zachodniej Europy. Jego ojciec miał posadę niskiego szczebla w administracji państwowej i ledwie wiązał koniec z końcem. A w Królestwie Wschodu, Związku Sowieckim, Stalin uważał Hitlera za największe zagrożenie na długo, zanim reszta świata zaczęła traktować dyktatora Niemiec poważnie. W około 40 strofach, jak sądzą znawcy, Nostradamus wspomniał o walkach powietrznych, bombardowaniu miast, wilczych stadach łodzi podwodnych, a nawet o Londyńczykach chroniących się w tunelach metra przed atakami rakiet V2. Nie wymienił nazwiska Mussolini, ale stwierdził, że jego nazwisko jest niskiego stanu. Mussolini znaczy tkacz muślinu, zawód uznawany przez włoskich rzemieślników za najmarniejszy. W 63. strofie pierwszej centurii Nostradamus napisał: gdy minął zamęt, świat się skurczył. W ciągu długiego okresu pokoju ludzie podróżowali bezpiecznie powietrzem, lądem i wodą. Potem znów wybuchły wojny. Czy dotyczy to okresu po II wojnie światowej? Uważam, że najmocniejsze wrażenie wywierają strofy przepowiadające zabójstwo Johna i Roberta Kennedy. Posłuchajmy uważnie słów sprzed prawie 500 lat przed opisywanymi wypadkami. Wielki mąż zostanie trafiony w dzień przez pior. Zbrodnia przepowiedziana przez osobę z petycją. Druga otrzyma cios w nocy. Jak inaczej mógł człowiek z XVI wieku opisać siłę rażenia nowoczesnego karabinu? Jane Dixon nie tylko ostrzegała Kennedy'ego, wysłała też petycję, aby nie jechał do Teksasu. Robert Kennedy faktycznie został zastrzelony nocą. A w strofie 37. 6. centurii Nostradamus ogłosił, że Lee Harvey Oswald nie był zabójcą prezydenta. Cytuję: oskarżą niewinnego o ten czyn. Znawcy powiadają, że Nostradamus spisał także przepowiednie pełne nadziei. Pewnego dnia wielkie potęgi zawrą przyjaźń. Ich moc będzie wciąż rosła. Nowy ląd będzie u szczytu potęgi. W swoich proroctwach Nostradamus często nazywał Amerykę nowym lądem. Wielu znawców uważa, że numer strofy odpowiada dacie opisywanych wypadków. Ta strofa nosi numer 89. I faktycznie w roku 1989 Stany Zjednoczone i państwo, które kiedyś było Związkiem Sowieckim, rozpoczęły przyjazne stosunki. Ale następna strofa niesie ponure ostrzeżenie. Wielu zechce znaleźć ugodę z wielkimi przywódcami, którzy ześlą na nich wojnę.
Przywódcy polityczni nie zechcą słuchać żadnych wieści. Czy nie przypomina to ponurego kręgu Bośni, Afganistanu, Bałkanów, Bliskiego Wschodu? Liczni badacze wierzą, że do dziś spełniło się 2/3 strof Nostradamusa. Pośród niespełnionych jest ta o III wojnie światowej, a może nawet o końcu świata. Tych dwoje nie pozostanie długo w przyjaźni. W 13 lat ulegną wodzom barbarzyńskim i perskim. Barbarzyńcami nazywali starożytni Grecy azjatyckich sąsiadów z Bliskiego Wschodu. Persja to oczywiście dawna nazwa Iranu. W konsekwencji mówi się nam w tej strofie, że blok rosyjsko-amerykański rozpadnie się podczas nowej konfrontacji arabsko-izraelskiej, oczekując tylko na iskrę, która rozpali wojnę nuklearną. Około 200 strof, które oczekują na spełnienie, dotyczy antychrysta z Bliskiego Wschodu. Pojawi się on w czasie mongolsko-chińskiej inwazji na zachód. Jednym z krajów, który przyłączy się do najazdu, będzie Persja, obecny Iran. Kiedy broń i plany będą ukryte wewnątrz ryby, w roku 1996 wyjdzie z niej człowiek, którego mowa dotrze przez morze do brzegów Italii. Nie tak dawno temu pomysł o wypatrywaniu ataku nuklearnego przez łodzie podwodne brzmiałby jak fantastyka naukowa. Dziś jest to przerażająca rzeczywistość. Supermocarstwa posiadają zdolność zniszczenia naszej planety w kilka niewiarygodnie niszczycielskich godzin. Fatalne przepowiednie. Ale Nostradamus mówił, że przepowiednie opierają się na uwarunkowaniach, które można zmienić, tak jak to proponował królowi Henrykowi. Uzbrojeni w przepowiednie przyszłości, przywódcy świata mają dość czasu i wiedzy, aby uniknąć kataklizmu, jaki przepowiadał Nostradamus. Wobec nadchodzącego 21. stulecia musimy sterować tak, aby uniknąć potencjalnych nieszczęść i doprowadzić ludzkość do nowego, pokojowego świata. Sądzę, że problem z Nostradamusem polega na tym, że wielu ludzi nie przyjmuje odpowiedzialności za swoje życie, gdyż, jak mówią, wszystko jest już przepowiedziane. Jeśli wypisano twoje imię na pocisku, to zginiesz. Wierzę, że Nostradamus biegle potrafił prorokować i patrzeć w przyszłość. Ale wszyscy posiadamy takie zdolności. Musimy tylko nauczyć się je rozwijać. Nostradamus bezwzględnie twierdził, że możemy zawsze zmienić przyszłość, zmieniając sposób myślenia, zachowania, a zwłaszcza postępowania wobec innych. Przy czytaniu wydaje się, że jest wielka niezgodność między strofami przepowiadającymi naszą przyszłość. Królestwo człowieka i anielskie potomstwo przyniosą trwały pokój i jedność. Wojna podda się jego władzy. Pokój jest zapewniony. Eksperci nie widzą żadnego problemu w związku z tymi wersami. Mówią, że dwie całkowicie różne wizje naszej przyszłości przekonują, że nie jesteśmy zdeterminowani fatalną przepowiednią, a raczej, że jesteśmy jakby u rozdroża. Jaką drogę wybierzemy, zależy od nas. To prawda, że Nostradamus przewidział zarówno straszliwą, jak i niewiarygodnie szczęśliwą przyszłość. Przesłaniem jego strof jest to, że jeśli wybierzemy złą drogę, czeka nas zła przyszłość. A jeżeli dobrą, to zaprowadzi nas ona do świetnej przyszłości, naszej i przyszłych pokoleń. Czy Nostradamus był naprawdę wielkim, prawdziwym prorokiem? Czy mógł ujrzeć swoją własną przyszłość? W roku 1556 wieczorem 30 czerwca Nostradamus powrócił do swojej ukochanej nauki. Miał przyjąć wielki królewski dar pieniężny w posiadłości, którą odziedziczą jego żona i dzieci. Obolały i zmęczony poczuł nagle blask spokoju i ukojenia, jakiego nigdy dotąd nie zaznał. Pojął, jaki to cień się zbliża. Po powrocie z ambasady, złożywszy dar od króla na miejsce, nie uczyni niczego więcej. Odejdzie do Boga. Bliscy krewni, przyjaciele, bracia krwi znajdą go martwego obok łoża i biurka.
Następnego ranka asystent ostrożnie poprowadził rodzinę i przyjaciół na piętro. Znaleźli Nostradamusa martwego, proroka, aż do kresu dni.